jesteśmy w Stansted, czyli praktycznie jesteśmy w Londynie. I jesteśmy tutaj pierwszy raz od ponad pięciu lat, odkąd stąd wyjechaliśmy, żeby zacząć van life. I ja jestem tak wzruszona, że właśnie zaraz rozpłaczę. O, Londyn. London, baby. Boże, co to była za podróż autobusem. Godzinę jechaliśmy przez takie miejsca. Ja się czułem jak w Turcji albo w Maroko, a nie w Londynie. Bardzo się Londyn zmienił. Jest tam, gdzie byliśmy, przejeżdżaliśmy, było bardzo brudno, więc nie wiem, czy to były jakieś takie dzielnice biedniejsze. Teraz jesteśmy w City, czyli w miejscu, gdzie wszyscy chodzą w garniturach, w białych koszulach. Idziemy coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Zaczynamy od jedzenia. Tak? Hej, idziemy w moje ulubione miejsce. Prowadź. Tu jest taki śmieszny bar. Znaczy śmieszny, to jest po prostu taki pub zaraz przy Liverpool Street o takiej śmiesznej nazwie. Kupiliśmy jedzenie na wynos, bo w większości tutaj miejscówek za jedzenie na miejscu się płaci więcej to raz, a w niektóre restauracje i kawiarnie ta na przykład nie miała w ogóle opcji stolików, więc było tylko i wyłącznie jedzenie na wynos. Kasia ma typowe angielskie jedzonko, czyli sushi, a ja wziąłem sobie taką zupę z kurczakiem, tom yum. Ona jest pyszna, pikantna i no tajska. Nie mogę jej otworzyć. Byłam zaskoczona, że ceny są takie same, jak zostawiliśmy je 5 lat temu, no ale porcja jest mniejsza. Brakuje dwóch dużych. Brakuje takiego rządku i jeszcze dwóch dużych sushi. No właśnie, bo taki zestaw kosztuje 8 funtów? No prawie 9. 8-9 funtów i tyle kosztował 5 lat temu. No ale było go dużo więcej. Ta zupa jest za 7 funtów. A jemy to w ogóle, słuchajcie, na stacji Liverpool Street. I z tej stacji Łukasz przyjeżdżał i odjeżdżał przez kilka lat po prostu na różne prace, bo ja bardzo często pracowałem właśnie w tej okolicy. I z tej stacji zawsze jeździłem sobie pociągiem z platformy numer 2. Wspaniała. Po prostu prawdziwa, taka jak wtedy. Niam. Dobra, to jemy. Smacznego. No przepyszne to było po prostu. Właśnie mówię do Kasi, że w całej Portugalii nie ma takich dobrych miejsc z jedzeniem. Na przykład takiej pysznej zupki. Wątpię, że w Portugalii można było zjeść. A tu na każdym rogu. I to jest właśnie to, co wyróżnia Londyn na tle innych miast. I to jest za tym najbardziej tęsknię. Taka różnorodność kulinarna po prostu. Jest tak dużo pysznych z całego świata po prostu potraw, że no za tym najbardziej tęsknię. A ty za tym tęsknisz najbardziej? Ja tęskniłam najbardziej z moją ulubioną przekąską, czyli to się nazywa crispy seaweed, czyli chrupiące glony, wodorosty, sprasowane, posolone. Boże. Kaśka zajada glony, słuchamy co chwileczkę wezwań, że pociąg odjeżdża na jakąś stację, na której mieszkaliśmy. No i planujemy, co tu jeszcze pójdziemy i gdzie pójdziemy jeszcze co zjeść. I na pewno pójdziemy na angielskie śniadanie, jakieś takie chamskie angielskie śniadanie, jakieś takie upadłej dzielnicy. Bo tam są najlepsze. I no dobra, nie będziemy zdradzać. Będziecie oglądać z nami i smakować to. A teraz musimy się dowiedzieć, jak tu się teraz bilety kupuje, bo ja tego nie sprawdziłem. Wiem, że się płaci kartą. Dobra, teraz bilety. Teraz jesteśmy w City, czyli w takiej finansowej części miasta, gdzie są te największe wieżowce, które są za mną. I ja tutaj pracowałem. Właśnie zaprowadzę Kasię i Was, żeby Wam pokazać jedną z moich prac, pierwszych. Z tym, że ja nigdy nie pracowałem na wysokim piętrze, ja zawsze pracowałem tutaj na parterze. Sprzedawałem kawę. Ale jak spotykaliśmy się z jakimiś ludźmi, którzy mnie nigdy nie znali, ja mówię, ja pracuję w City, bo jak ktoś już pracował w City, to już no, ranga po prostu jego szła zdecydowanie wyżej. I tą drogą, którą teraz idziemy,
chodziłem codziennie rano. Uwaga dla wszystkich tych, którzy myślą, że ja zawsze tak lubiłem spać. Wtedy musiałem być na 6 rano już w robocie. Więc 5:45, Łukasz, tak jak ci panowie tutaj, podążał tą ścieżką. Za chwileczkę skręcał w lewo i będzie Angel. No niestety to miejsce już nie istnieje. Wybudowali tu w tym miejscu jakieś inne. Ta moja kawiarnia, w której pracowałem przez te pół roku i się uśmiałem, to był najlepszy czas w Londynie, to właśnie było tutaj. Ale pozostało tylko tamten budynek. Tamten budynek jest z tamtych czasów jeszcze. A to już jest nowy. Teraz przesiadamy się na Overground, czyli kolejkę naziemną i wsiadamy do windy. Tutaj się odbiliśmy, wsiadamy teraz do windy. Niektóre stacje metra są tak głęboko i tak nisko, że po prostu nie ma do nich schodów i są tylko windy. No i tak jest właśnie tutaj. Keep clear, doors closing. Jedziemy tutaj. Jeszcze niżej. Nasz pociąg jest dopiero za 7 minut, więc w międzyczasie chcę wam pokazać mapę Londynu. To jest mapa londyńskiego metra. I każdy kolor to jest inna linia. To jest Central Line, to jest Victoria Line, to jest Piccadilly, to jest fioletowa Elizabeth, której nie było jeszcze 5 lat temu, jak myśmy tu mieszkali z Kasią. DLR-ka. A Jezu, przecież tutaj tego tu jest. Tu jedziemy. Wielgachne miasto, ogromne. Tak wyglądają ulice Londynu. Przedmieścia, takie wiktoriańskie domki, ciasne, wąskie i z tyłu zawsze jest ogródek. Za każdym z tych domów rzędowych jest ogródek. 3-3 tu. Mam zadzwonić? No. No dobrze, że dzień dobry. Hello! Co kto? Siema, hej! No to Sylileczek mój. Cześć, jeszcze tu podobno kot mieszka. Tak, kotek śpi. Budzić go. No i witamy was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej angielskiej przygody. Idziemy na śniadanie angielskie, typowe śniadanko. Karta się składa tylko i wyłącznie z rzeczy śniadaniowych. No i mamy tutaj różne zestawy i widzę, że ceny po prostu poszły w górę o 100%, bo takie śniadanko zawsze kosztowało 5-6 funtów, a teraz jest 10-9 prawie funtów. Yes, can you get one set of number 2 and number 3? Number 2, number 3, yeah. It's coming with coffee? Sorry? It's coming with coffee? Yeah. Only coffee with milk? Two coffees. Thank you. Wczoraj narodziła się w mojej głowie taka refleksja, jak jechaliśmy przez te części Londynu, które zamieszkują emigranci i imigranci.
że po tych 5 latach naszej podróży zupełnie inaczej będziemy patrzeć i patrzymy już na Londyn, ponieważ odwiedziliśmy sporo krajów, z których właśnie przyjeżdżają ludzie tutaj do Londynu mieszkać. Więc na przykład wczoraj jechaliśmy przez dzielnicę turecką i ja rozumiałam napisy, które tam były. Tam był na przykład na restauracji, że jest lahmacun i pide, że można sobie tam zjeść. I od razu mi się jakby wróciły, odżyły wspomnienia z Turcji. No i wiedziałam, o jakich daniach, jakie dania tam są wypisane. Tak samo na ścianie było napisane baraka, a wiem z Maroka, że baraka po arabsku to jest błogosławieństwo. No więc mam poczucie, że te 5 lat podróży sprawią, że będziemy właśnie inaczej patrzeć na Londyn, innymi oczami. Proszę Państwa, przedstawiam angielskie śniadanie, wersja z hash brownami, czyli z takimi małymi ciasteczkami ziemniaków. To są placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane, no. Ciasteczka. No bardziej ciasteczka. No, no, no. Bekon, jajeczko, kiełbaska i pyszna fasolka w sosie pomidorowym. Ja mam wersję bez fasolki, za to z grzybkami. Tutaj często po prostu pieczarki są takie zgrillowane. Do tego jest pieczony pomidor, tylko też taki zgrillowany. Dwa blasy bekonu, 2 jajka. Soft egg, czyli takie... Soft egg, czyli takie jajka z płynnym żółtkiem. Zawsze w Anglii jest płynne żółtko. I do tego 2 niedobre kiełbasy. Tutaj te kiełbasy są okropne. No ale dzisiaj jemy wszystko po angielsku. No i do tego tosty, kawka w zestawie i taki w zestaw mój dyszkę. 10,50? Nie, mój 10. Kosztowała twój 8,95. No to po 9. To zabra 20 funtów śniadanko. Przyjechaliśmy teraz na zachód, zachodni Londyn, w okolice Ealingu, czyli takiego polskiego zagłębia, gdzie jest największe skupisko Polonii i tutaj też jest siedziba Radia PRL Londyn, w którym dzisiaj będziemy występować. Będziemy udzielać wywiadu, będziemy opowiadać o van life'ie i zapraszać Londyńczyków, Polonię z Londynu na naszą prezentację. Jestem pierwszy raz w tym rejonie. O, cześć! Co, idziemy, nie? Idziemy, no, no, no. Chcę przedstawić, bo jest tutaj z nami Michał, który nas zaprosił do Londynu już wiele lat temu, nie wiem, w 19 chyba, 18, 19. Chyba przed pandemią. Tak, przed pandemią już to było. Napisał do nas wiadomość, przyjdźcie do Londynu, do Posku. No i oto jesteśmy. Michał nas będzie oprowadzał, teraz nas oprowadza tutaj do polskiego Radia Londyn, a później będziemy sobie zwiedzać jeszcze wspólnie miasto. Darku, to może ty powitaj naszych gości. Tak, naszymi gośćmi są dzisiaj Kasia i Łukasz z kanału Podróżowanie pisane przez V. I już jesteśmy po wywiadzie. Bardzo miło, sympatycznie. Byliśmy na live, byliśmy na żywo. Opowiadaliśmy o naszej przygodzie. Wspominaliśmy czasy Londynu. Bardzo miłe spotkanie. Bardzo miłe. A co, a teraz jedziemy zwiedzać, oglądać Londyn. Czeka nas dzisiaj jeszcze wizyta. O, idziemy na market, dokładnie trzeba coś zjeść. Tak jest. Michał się pyta, czy się kłócimy w wanie, tak? Nie, czy w ogóle wiesz, czy tych metrów wystarczy, nie? Czy metrów wystarczy? Dlatego będzie dom w Portugalii. Proszę. Tak, tak.
Były napięcia. Mamy włoski model, pokrzyczymy sobie i potem jak gdyby nigdy nic. Więc nie kładziemy się nigdy obrażeni na siebie i zawsze te konflikty rozwiązujemy, ale mnóstwo jakieś pierdoły się kłócimy. Gdzie jest moja ten... Łukasz mi nazywa siostra przełożona, bo ja mu ciągle gdzieś przekładam rzeczy, a ja uważam, że mu odkładam na miejsce te rzeczy. No i po kilku przesiadkach jesteśmy na Borough Market, czyli takim targowisku, na którym sprzedają jedzenie. Można kupić sobie owoce, warzywa, ale też są restauracyjki, kawiarenki i miejsca, gdzie można zjeść dobrze. Więc chyba coś tu będziemy jeść, bo pachnie cudownie. Pokażę wam teraz to miejsce. Jaka kolejka jest, ludzie chcą kupić ostrygi, jak dużo ludzi. No jedzenie z całego świata, absolutnie. To jest jakaś lawendowa lemoniada. Wow, nawet gin z lawendą. Wow. Wygląda jak denaturat. Patrzcie, jaka tu jest kolejka za czymś. Tutaj, tak, tu jest taka kolejka. Ci wszyscy ludzie stoją w kolejce do... Zaraz się dowiemy do czego. Wow, aż do tego Fish and Grill. O, i po paeje. Pyszna paeja. O, a tutaj są jakieś mięsne buły. Smash burger. Tu jest ta szarpana wyłowina. Enjoy your meal. Pojedliśmy, a teraz idziemy na autobus i jedziemy do Sky Garden, czyli miejsca takiego tarasu widokowego, takiego ogrodu zlokalizowanego na 35 piętrze. Nigdy tam nie byliśmy, ponieważ tego nie było wcześniej, jakby mieszkaliśmy w Anglii. O, tam jedziemy, do tamtego budynku, tego walkie-talkie. Ej, nasz autobus! Teraz jesteśmy na drugim piętrze autobusu. Jak wiecie, w Londynie jeżdżą piętrowe autobusy, więc jesteśmy w nim. Jedziemy. Kasia kręci Insta Stories. A tu proszę, chyba najbardziej znany... YouTuber! Ciągle witam! Aha! Polski YouTuber w Londynie. Tower Bridge. Bez żadnego szaleństwa. O, i tam jedziemy na górę. Wysiadamy. Tak organizacyjnie to wam powiem, że żeby tutaj wejść nie trzeba płacić nic. Wystarczy zarezerwować sobie bilet online i to jest wymagane. 35. Jest tylko jeden przycisk, a nie dwa. No wyjechaliśmy 35 pięter w ciągu kilku sekund dosłownie. Pięknie widać, no co prawda zaczął padać deszcz, ale widać. Widać Tower Bridge. To są Kanary, tam są Kanary City 2. O, i tutaj widać, jak powstają w ogóle te wieżowce i najpierw się buduje taki kręgosłup z betonu.
tam gdzie są numerki 30, 31, 32, 33, to są numery pięter. I później wokół tego obrasta, ten kręgosłup, obrastają takie platformy, na których później są biura. Wow! Ja kręciłem ten budynek z dołu przed chwileczką. Przed chwilą byliśmy tam na dole i był taki wysoki, a teraz się wydaje taki malutki. Wyszliśmy teraz na zewnątrz, na taras widokowy, który był zamknięty przez ostatnie pół godziny, ponieważ padał deszcz i było mokro. Ale już skończyło padać, pani mopa mi powycierała i możemy sobie pooglądać piękne widoki. Więc słuchajcie, to jest Sharp, największy budynek. Wydaje mi się, że to jest największy budynek w Londynie. Kiedyś był najwyższy. Tam jest taki okręt wojenny, a tam jest London Bridge. A tam jest Tower of London, czyli no taki zamek, twierdza Londynu, i to po prostu to było, tutaj się zaczął Londyn tak naprawdę. Teraz przyprowadziłem was pod wyjątkowy budynek. To ten budynek za mną to jest Lloyds Bank i on jest charakterystycznym budynkiem o tyle, o ile on po prostu przypomina takie marokańskie riady, czyli on jest zorientowany do środka. Okna budynku są w środku, później są obtoczone no, biurami i na zewnątrz wystają windy, klatki schodowe, przewody, te instalacje sanitarne, wszystko jest na zewnątrz. No, to jest po prostu taki budynek wywleczony na lewą stronę. Bardzo ciekawy. Raz do roku można go, chyba w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, bo w czerwcu, w październiku są dni otwarte i można wejść do środka i razem z przewodnikiem zwiedzać te wszystkie, może nie wszystkie, ale część sal bankowych. No i ogólnie to miejsce jest znane z tego, że przede wszystkim kiedyś mieszka tutaj bardzo duża społeczność indyjska, a obecnie jest to takie... No miejsce, gdzie jest bardzo dużo vintage shopów, marketów właśnie takich, winyle można kupować, no i ma świetny klimat. Tak jak właśnie Kasia przed chwileczką mówiła na instagramowej relacji, jesteśmy teraz na Shoreditch, czyli takiej właśnie artystycznej części Londynu. Zabawki, bluzki ze sznurków. Co to? To są najmniejsze kolczyki świata. Zobaczcie, tutaj nawet są flipery. Można przybliżyć kartę, zapłacić 3 funty i pograć sobie jak za dawnych czasów. O Jezu! To są różne gry chyba. Wow! No i rozpadało nam się, więc patrzcie, jak widzicie, dosyć mocno. Co Londyńczycy robią w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz? Bo to nigdy nie jest tak, że to pada cały dzień. Najczęściej wszyscy się, tak powiem, chowają pod daszkami. Tu pod daszkami jedna laska ma w ogóle wyjebongo po prostu i idzie. Patrzcie, tam są złote jaja na murze. Jajo ze złotych jaj. Aha, takie złote jaja. Takie myślałeś, że jakie? No takie jak u Bonda.
kto nas ogląda od samego początku, to może pamięta taką scenę sprzed 5 lat, gdzie kręciliśmy dokładnie w tym samym miejscu, na tle takiego słynnego sklepu, gdzie stoją bajgle. Pysznego, fantastycznego, mięsnego bajgla. Ostatni raz w Londynie na Brick Lane. Bajgle to są takie żydowskie bułki z dziurką w środku i tutaj są one podawane z taką wołowiną albo wieprzowiną, w każdym razie takim mięsem albo z różnymi innymi rzeczami, na przykład z łososiem albo z nutellą i tak dalej, a takie klasyczne to jest właśnie z mięsem, to jest salted beef, czyli wołowina. I on jest otwarty 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wiele lat. Obok jest też taka podróbka, też sklep z tymi bajglami, ale ten jest oryginalny, prawdziwy, obskurny, obleśny, ale zawsze po prostu tam są ludzie. Najlepsze bajgle w Londynie to właśnie w tym sklepie, nie w tamtym, tylko w tym. Nie, tam nie chodzimy po bajgle. Nie. Jak widzicie na horyzoncie, ciemne chmury, zmierzch blisko, więc jedziemy. Jedziemy do naszej przyjaciółki Magdy, wracamy do domu, zanim się tutaj mocno rozpada. A jutro mamy spotkanie w Posku, więc zobaczymy się jutro. Też z wami to za chwilę. Bye! No i jesteśmy. Mamy piątek. Weekendu w Londynie początek. A my idziemy do sali Posku, czyli tutaj, gdzie będzie chwileczkę prezentacja. Będziemy głosić van life. I na sam koniec, kiedy Łukasz już właśnie zamknął sprawy w swojej firmie, okazało się, że miał niewypłaconego holidaya, że mimo, że był na zwolnieniu, to należy mu się bonus i dostaliśmy dosłownie tą samą kwotę, którą się pożyczyliśmy. Też dzisiaj jakby, no, będąc w Londynie i obserwując to wszystko, mam poczucie, że właśnie to była po prostu dobra decyzja, że Londyn był świetnym etapem. Cudownie było tutaj żyć i móc zakosztować tego, szczególnie wtedy, jak mieliśmy 20 parę lat i mnóstwo energii. Ale cieszę się, że wtedy właśnie zdecydowaliśmy się mimo wszystko wyjechać i zacząć coś nowego. No i też taka druga rzecz na pewno, jakby utwierdziło mnie to właśnie, że związek z Łukaszem jest, był super decyzją. Rozdzieliliśmy się z Kasią. Ona chciała jechać na shopping na Portobello Market na Notting Hill, więc pojechała. A ja chciałem iść w najbardziej turystyczne miejsce w Londynie, czyli pod Big Bena. I tak też zrobiliśmy. Każdy poszedł robić to, co ma ochotę najbardziej. Więc ja idę zobaczyć ikonę o po remoncie. Piękny Big Ben tutaj przed nami. Cudowny London Abbey. To jest taka główna siedziba kościoła anglikańskiego. W tej katedrze był koronowany ówczesny król, poprzednia królowa i wszystkie ważne wydarzenia, jakie się dzieją kościelne, to się dzieją właśnie w tym budynku. No jest dużo ludzi, ale wydaje mi się, że będzie przy Big Benie jeszcze więcej, bo Big Ben tam kuka za nami, za tą katedrą jest Big Ben, Westminster, potem London Eye, wszystko wam pokażę. No i proszę Państwa, oto on. Big Ben po remoncie. Przez kilka lat był w rusztowaniach, a teraz jest piękny, odświeżony, pozłacany. W ogóle jakie tam są zdobienia złote. No pięknie, pięknie. To jest taki absolutny symbol Londynu i nie wyobrażałem sobie po prostu być w Londynie i nie zobaczyć Big Bena. Trafiła mi się piękna pogoda, świeci super słońce. Jest lekki wiaterek, tak jak mówiłem, z turystami nie jest najgorzej, natomiast widzę, że idzie jakaś demonstracja dosyć duża, dużo policji, jeszcze nie wiem, co tam demonstrują, ale na tej ulicy bardzo często się odbywają jakieś demonstracje. Na tej ulicy mieszka premier, tam jest po lewej stronie, za tamtym radiowozem jest brama do premiera, to jest też parlament, więc to jest takie dosyć dobre miejsce na protestowanie. Ale ja uciekam od tych protestujących, idę pod London Eye.
wygląda to na manifestację powrotu do Unii Europejskiej. Są głównie flagi unijne. A Anglicy chcą wrócić, po prostu reunion the EU. To jest manifestacja o powrót do Unii Europejskiej. Kończy się nasz pobyt w Londynie. Jedziemy właśnie teraz autobusem do Bristolu. Będziemy mieć 2,5 godzinki. No i za oknami mijamy właśnie Chelsea, taką bogatą dzielnicę, która ma taki bardzo ładny most, który się w nocy fajnie świeci. Battersea Bridge. I za chwileczkę skoczymy na autostradę i już będziemy cisnąć po prostu prościusieńko do Bristolu. Przebrać, a ja w tym czasie wykorzystam kilka wolnych chwil, żeby podziękować partnerowi dzisiejszej wyprawy, ponieważ do Londynu wybraliśmy się na zaproszenie Michała, ale musieliśmy sami pokryć koszty transportu, wynajmu sali i tak dalej. I pomogła nam w pokryciu tych kosztów, pomogła nam firma Odkryj Auto. A Odkryj Auto jest to wypożyczanie samochodów osobowych i kamperów. Można wypożyczyć samochód w dużych miastach w Polsce, za granicą, w Hiszpanii, bodajże w Niemczech też. Jest to bardzo tania, bardzo fajna wypożyczalnia. Już kiedyś wypożyczałem od nich samochód. I to, co jest też ciekawe, to dla widzów podróżowania przygotowana jest zniżka 10% taniej. Możecie wynająć sobie samochód, jeżeli wpiszecie hasło podróżowanie bez polskich znaków, wtedy 10% taniej. Ta zniżka działa na czas nieograniczony, plus łączy się z innymi promocjami. Więc jeżeli ktoś z Was będzie kiedyś chciał szukał do wynajmu jakiegoś samochodu, to wejdźcie sobie na odkryjauto.pl. I miał rację, bo właśnie ludzie okazali się przemili, bardzo lubią spędzać czas razem, a sama Serbia okazała się po prostu pięknym krajem. Nam bardzo podobała się szczególnie właśnie ta południowa część, którą widzicie na zdjęciach. Po prawej stronie jest domek na rzece Drina, czy jak oni to nazywają, Kucica na Drini. I to jest taki domek, który po prostu wybudowali. Gdzie my jesteśmy, Kasia? Jesteśmy tu, gdzie wszystko się zaczęło. Na tej ławce nagraliśmy naszego pierwszego vloga i opowiadaliśmy, jeszcze mieszkając w Bristolu, o tym, co mamy zamiar zrobić. Więc wow, no, ja jestem wzruszona. To jest ta słynna ławka. Kto z Was pamięta tą ławkę, kto z Was pamięta ten odcinek? Dzisiaj siedzimy ostatni raz w mojej ulubionej kawiarni Este w Bristolu. Pijemy ostatnią sobotnią leniwą kawkę, ponieważ już za tydzień zawijamy nasze żagle na ostatnie pożegnanie do Londynu, a w poniedziałek wracamy do Polski. I działa, funkcjonuje. Działa, nie zamknęli. A co jest jeszcze ciekawe, to jest w ogóle taka cała dzielnica Easton, na której jest mnóstwo kamperów. Tu jest kamper, tam są dwa. Tu jest kolejny, tam wyżej są jeszcze kampery i po drodze po prostu mijaliśmy bardzo dużo graffiti i bardzo dużo kamperów i kamperwanów. Chodzimy na kawkę? Chodzimy na kawkę. No i kończy się nasza londyńska i brystolska, angielska przygoda. Znosimy toast herbatą za ten piękny czas i za wszystkie osoby, z którymi mieliśmy szansę i okazję się spotkać. Straciliśmy głos, tracimy głos, Kasia już jest ledwa, ja jestem ledwy. W sensie bierze mnie przeziębienie, tak. Ale to nic, mamy nadzieję, że się wykurujemy i że na targach będziemy już zdrowi. Był to cudowny czas, Londyn z jednej strony w ogóle się nie zmienił, jakby pęd życia i to wszystko, co tu zostawiliśmy, nadal trwa, a równocześnie widzimy, że po wyjściu z Unii trochę się tu zaczyna zmieniać. Jest dużo więcej śmieci, mamy wrażenie, że mniej ludzi, chętnych, że brakuje do pracy. Ludzi do pracy, tak. Więc mamy też takie poczucie, że chyba w dobrym momencie produktu wyjechaliśmy. Brakuje i w ogóle po Unii to tutaj wszyscy narzekają, że jak odkąd wyszli z Unii, to się po prostu wszystko zapadło, bo cała ta gospodarka po prostu się zapadła, więc no jest biednie, jest brudno, ale no, ale no Londyn to Londyn. No to jest wspaniałe miejsce, żeby być, żeby zwiedzać, żeby się tu pojawić. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj wrócić, cieszymy się, że byliśmy, że zostaliśmy zaproszeni, że udało się to wszystko zorganizować, przyjechać, także dziękujemy na plus. Dziękujemy jeszcze raz Michałowi za pomoc w organizacji, dziękujemy Odkryj Auto za to, że też nam pomogli w organizacji tego wyjazdu. Zadowoleni, z łezką w oku, znowu się kręcącą, wracamy do Polski. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Tak jest. Do zobaczenia.